Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej z lekkim poślizgiem drogowym. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani senator, czy pani partia dyktowała pani, co ma robić jako dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach kiedykolwiek? Nie, dlatego że dyrektorzy instytucji kultury no nie powinni i wydaje mi się, że raczej tego nie robią, żeby słuchać kogokolwiek w kontekście merytorycznej pracy, tak? Do 31 października pozostanie pani dyrektorką Muzeum Powstań Śląskich właśnie. Dlaczego tylko do 31 października? Tylko z tego powodu, że pan prezydent wyraził wolę no, braku możliwości dalszej współpracy. Prezydent Beger powiedział, że nie chce z panią współpracować. To jest prawdziwa historia. Tak. Znaczy się może nie było, że nie chce, tylko że nie widzi możliwości. Nie widzi możliwości dalszej współpracy. Tak. Oświadczył to pani w cztery oczy, tak? Czy przy świadkach? Był też obecny przy tym pan wiceprezydent Świętochłowic. Pan wiceprezydent? Adam Trzebińczyk. Trzebińczyk, dobrze. Wczoraj prezydent Beger zarzekał się, że do żadnej rezygnacji pani nie zmuszał i właściwie sam był nią zaskoczony. To kto mówi w tej sytuacji nieprawdę? To znaczy ja nie będę mówić, kto mówi nieprawdę. Ja powiem, co ja zrobiłam. Spotkaliśmy się z panami prezydentami w kontekście obchodów Trzeciego Powstania. Dlatego, z prezydentami Świętochłowic. Tak, tak. Dlatego, że kilkanaście, no dziś to już jest ponad 20 instytucji województwa śląskiego i opolskiego. My się spotykamy od czerwca systematycznie, podpisaliśmy takie porozumienie o współpracy, głównie w tym kontekście, żeby pewne duże wydarzenia, ustalić daty tych wydarzeń, żeby nie było tak, że na przykład 2 maja jest 15 dużych uroczystości, tak? Uważamy, że jest to ważne, żeby to trzecie powstanie no zrobić w szczególny, jubileusz stulecia w szczególny sposób. I chciałam to panu prezydentowi przedstawić, no i byłam zdziwiona, ponieważ w trakcie tej rozmowy no pan prezydent powiedział, no że nie widzi dalszej możliwości współpracy. To pani się zły program przygotowała obchodów tego trzeciego powstania, czy co? To znaczy, o to proszę pytać pana prezydenta, no bo ja nie będę. Ale prezydent wysłuchał pani pomysłu na no, obchody? W części wysłuchał, w części już potem jakby rozmowa zeszła na inne tory. No a ponieważ ja uważam, że każdy szef ma prawo i ja tego nie oceniam i szanuję to, do tego, aby dobierać sobie kadrę współpracowników. No tak, naturalnie. Tutaj to bez wątpienia. Natomiast dlaczego prezydent nie widział dalszej możliwości współpracy z Haliną Biedą? Panie redaktorze, ja zazwyczaj mówię tak, w Ducha Świętego wierzę, ale nim nie jestem. Ale nie wytłumaczył pani, dlaczego nie chce, żeby pani była dalej dyrektorem? Jako taki nacisk polityczny. Nacisk polityczny z czyjej strony? Prezydent Beger szczyci się tym, że jest bezpartyjny. No tak, ale ja powiem tak, no trzeba pytać pana prezydenta, myślę. Nie chciałabym tu. Ale czy pani dostała wyjaśnienie? No chyba należałoby oczekiwać takiego, tak? Jeżeli pani przychodzi z programem obchodów trzeciego powstania, planowanych obchodów od jakiegoś czasu i słyszy, że właściwie to nie chce z panią dalej współpracować, no to chyba no, cisną się pytania, dlaczego? To znaczy, no tak, ale dobrze pan redaktor wie, że czasami no, nie chce się odpowiedzieć na różne pytania, a ja też zbyt dociekliwa nie byłam. To znaczy prezydent nie odpowiedział dlaczego, tak? Wprost. Dlaczego, to znaczy dlaczego w części odpowiedział, ale nie chciałabym o tym może tutaj mówić. Natomiast ja myślę, że to gdzieś się wyjaśni, no bo ja też zamierzam jakby sobie sprawdzić to, co pan prezydent mówił i wtedy na pewno panu redaktorowi powiem. No dobrze, to sprawdźmy to, co prezydent mówi. Prezydent, tak wracamy do początku i mojego pierwszego pytania. Prezydent Świętochłowic cieszy się dzisiaj, że muzeum zostało odpolitycznione.
Słyszała pani taką wypowiedź? To znaczy, widziałam na Facebooku taki komentarz. Ja nigdy w muzeum nie uprawiałam żadnej polityki, bo uważam, że instytucja kultury powinna być wolna od tego, a wręcz przeciwnie, tak? Ja współpracowałam w tym dobrym tego słowa znaczeniu z każdym, kto chciał się przyczynić do rozwoju muzeum, do tego, aby powstania śląskie gdzieś były dobrze przedstawiane, pokazywane, żeby wiedza o nich była poszerzana. I no, ja uważam, że to jest argument nieprawdziwy i trzeba by, nie wiem, wskazać jakiś powód, przykład, że tak było. No właśnie, ale to brzmi jak zarzut pod pani adresem, bo to znaczy, ze słów prezydenta, że skoro muzeum zostało odpolitycznione, tak, to znaczy, że jakieś pani polityczne afiliacje rzutowały na kierowanie muzeum, na zarządzanie muzeum i w ogóle na jego jakąś, nie wiem, linię programową, to, co się w nim pojawiało i kto za to odpowiadał, tak? No tak by można to stwierdzić. Natomiast ja w tej kwestii nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Zapraszałam polityków wszystkich. Przypomnę, że w Muzeum Powstań Śląskich gościli obaj panowie prezydenci, i prezydent Komorowski, i prezydent Duda. Był pan premier, byli ministrowie edukacji, ministrowie kultury, był marszałek województwa śląskiego, był marszałek województwa opolskiego. Ja uważam, że instytucja kultury, i zawsze starałam się to tak robić, była otwarta dla wszystkich, dlatego że muzeum zależy na tym, aby było jak najwięcej zwiedzających, aby historia powstań śląskich, no, była wiedzą powszechną. Pani od pół roku, od roku jest senatorem. Jak pani godziła oba stanowiska, bo to też taki zarzut wyartykułowany przez prezydenta. Jak w ogóle to jest możliwe, łączyć dyrektorowanie muzeum z zasiadaniem w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu? Panie redaktorze, nie jestem jedynym przypadkiem łączenia funkcji dyrektora Instytucji Kultury. Przypomnę, że pan poseł Sośnierz też był dyrektorem Instytucji Kultury i był posłem. I jest kilkunastu senatorów, którzy nie są senatorami zawodowymi i godzą to. Nawet jeżeli w Senacie tam od miesięcy trwa walka o demokrację, batalia o wybory, ustawa futerkowa, to mnóstwo roboty. No panie redaktorze, no mnóstwo roboty. Ja się uważam za osobę pracowitą i uważam, że jeśli się chce, to można to pogodzić, tak? Ja tylko powiem, że w tym roku muzeum pozyskało ponad 300 tysięcy złotych z grantów. Zrealizowaliśmy mimo epidemii kilka dużych projektów. Wymieniliśmy sprzęt na ekspozycji, bo dostaliśmy grant z Ministerstwa Kultury na wymianę sprzętu, bo po sześciu latach, no wiadomo, sprzęt się zużywa, to było 135 tysięcy. Dostaliśmy granty na realizację merytorycznych projektów, kolejna edycja filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich, Śladami Soli Ziemi Czarnej, Tramwaj Powstańczy do Niepodległej, który jeździł w pięciu miastach Polski z biura dotacyjnego Niepodległa. Dostaliśmy z Tarczy dla Kultury, realizowaliśmy z Teatrem Śląskim podróże w czasie z Wojciechem Korfantym. Zrealizowaliśmy dwa duże happeningi w Bytomiu w tym roku, bo było stulecie powołania Korfantego na komisarza plebiscytowego. Ale już rok temu prezydent Daniel Beger, o ile dobrze pamiętam, to próbował panią odwołać ze stanowiska. Tak. Wtedy pani jeszcze zasiadała w sejmiku, to nie wszyscy wiedzieli też, że nie można po prostu radnej sejmiku jednocześnie tak prosto odwołać. Dlaczego panią próbował odwołać w zeszłym roku prezydent Beger? Było to spowodowane tym, że pan poprzedni prezydent Kostępski nagrał taki filmik w muzeum. Filmik, w którym co się znalazło? No tam była rocznica powstań.
chyba dbałość o muzeum, już tak dokładnie ale nie pamiętam. Ale atakował Begera, prezydenta Begera jakoś? Chyba, szczególnie chyba nie, no nie pamiętam dokładnie. Znaczy, prezydent Beger od początku uważał panią za człowieka Dawida Kostępskiego, który tak się złożyło, w małych, biednych Świętochowicach jest śmiertelnym wrogiem, z wzajemnością oczywiście. Nie wnikam prezydenta Begera. W relacje panów prezydentów. Ale czy pani była podejrzewana, że pani próbuje też z tego coś zrozumieć, spiskuje pani z Kostępskim przeciwko Begerowi? Ja nie spiskuję z nikim przeciwko nikomu, bo rozumiem, uważam, czy była że pani tak o to podejrzewana? Tak. Tak. I czym się te podejrzenia charakteryzowały? To znaczy, no tak jak pan redaktor powiedział, no pan prezydent chciał mnie odwołać, potem z tego zrezygnował i wydawało mi się, że no nasza współpraca potem układała się dobrze, no tak jak prezydenta z podległą jednostką. Układała się dobrze. Od zeszłego roku, od tych wydarzeń, jak prezydent ja tak uważam. Uświadomił sobie, że nie może pani odwołać wtedy jeszcze jako radnej sejmiku, to tak? To znaczy, nie każą pani raportować, czy przypadkiem Kostępski nie przychodzi nagrywać kolejnych filmików? Nie. Od paru tygodni Muzeum Powstań Śląskich jest instytucją współprowadzoną przez marszałka województwa. Oficjalnie chyba we wrześniu. Od 2 września, tak. No i ktoś tak niezaznajomiony może ze szczegółami, wieloma szczegółami tej sprawy, mógłby pomyśleć, że to marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, Jakub Chełstowski, po tym jak wszedł z wojewódzkim kapitałem do budżetu muzeum, no to zaczął domagać się odwołania dyrektorki z Platformy Obywatelskiej. Ja nie mam takich podejrzeń, bo ja w ogóle generalnie jestem przeciwna spiskowym teoriom dziejów. Nie rozmawiałam z panem marszałkiem na ten temat, ale współpraca z marszałkiem, z województwem śląskim, nawet wtedy, kiedy jeszcze muzeum nie było współprowadzone, no układała się dobrze. No właśnie, ja sam pamiętam, jak Chełstowski... Wiele projektów robiliśmy razem i... Chełstowski chwalił sobie współpracę z panią przy okazji tych rocznic powstańczych. Była pani być może jedynym politykiem Platformy, o który wypowiadał się w jakichś takich pozytywnych opiniach. To dlaczego nie wybił Begerowi z głowy tego pomysłu, żeby się pani pozbywać? Panie redaktorze, to musi pan pytać pana marszałka. A pani rozmawiała z marszałkiem na ten temat? Nie rozmawiałam z panem marszałkiem na ten temat. No może też pani działalność w Senacie jakoś nie jest na rękę władzy? Trudno mi oceniać, co komu jest na rękę. No ja się staram zawsze robić to, co robię zgodnie ze swoim sumieniem. Nie, jakieś awantury ostatnio nie było w Senacie na przykład? No, wie pan co, no to na każdą rzecz można patrzeć, czy jest awanturą, czy nie, ale no, nie wiem, może jest jakaś osoba, ale raczej nie odbieram takiej zwrotnej informacji, że jestem osobą szczególnie awanturującą się. A co to za kontrola, którą prezydent Beger zlecił w Muzeum Powstań Śląskich? To jest planowa kontrola i instytucje kultury czy jednostki budżetowe miasta no podlegają takim. To było pod koniec września i to jest taka długa kontrola, niedoraźna, tylko sprawdzająca regulaminy, wydatki. No, bo tak nasunęło mi się, że pamięta pani, gdy marszałek zaczął kontrolować Muzeum Śląskie, to okazało się, że Alicja Knast jest bardzo złym dyrektorem. No i przez najbliższe dekadę, być może tę bieżącą, to sądy wszelkich instancji będą zajmować się, wyjaśniać tę sprawę. Nasza na różnych kontrola poziomach. Jeszcze trwa. Rozumiem. To tak podsumowując, wbrew temu, Halina Bieda mówi, że wbrew temu, co następnego dnia powiedział prezydent Beger, została przez niego skłoniona, zmuszona do złożenia rezygnacji. No zmuszona nie, bo każdy z nas ma wolną wolę i może czynić co chce. Natomiast, no tak jak powiedziałam na wstępie, tak, ja uważam, że każdy szef ma prawo do kreowania swojej polityki. Ale usłyszała pani, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy z panią. Że nie widzi takiej panią. Możliwości. Gdyby pani została na tym stanowisku, no to co by było dalej? Może należało zacisnąć zęby i dla dobra. Ale ja, panie redaktorze, uważam na odwrót, dlatego że personalne spory zawsze szkodzą instytucji, tak? I dla mnie to, co dziś jest najważniejsze, to, aby no, muzeum i jego praca była stawiana w dobrym świetle, tak jak na to zasługuje. Natomiast takie spory, no one nie służą, tak, instytucji.
dlatego że skupiają się no nie na meritum sprawy, tylko czy na... Czy pani zamierza się w jakiś sposób jeszcze, nie wiem, odnieść do tych zarzutów czy słów prezydenta Begera po 31 października, rozumiem, wtedy pani zakończy swoją karierę w Muzeum Powstań. To znaczy tak, no ja też tak jak mówię, jako dyrektor chcę, mam nadzieję, że też ta kontrola się zakończy, bo też uważam, że nowy dyrektor no nie powinien odpowiadać na protokół poprzedniego dyrektora i więc chciałabym to jakby uczynić. Jeszcze słyszałem zarzut, że pani jest z Bytomia właściwie, jest pani rodowitą świętochłowiczanką właściwie. Ale teraz... jestem, ja wpół jestem, dlatego że moi dziadkowie, czyli mój tato jest ze Świętochłowic i cała rodzina taty jest ze Świętochłowic. Dziadkowie mieszkali w Piaśnikach. Pani moja senator, ja tak, tak moja matka chrzestna. Akurat to ironicznie tak. Ale nie musi pani mi drzewa genealogicznego. Ale panie redaktorze, ja uważam, że ja nic nie udowadniam. Nie, to nie jest żaden dowód, to jest po prostu prawda. No. Ja nic nie muszę udowadniać, taka jest prawda. Dziadkowie mieszkali naprzeciw kościoła w Piaśnikach. I dopóki żyli, to tam z rodzicami bywaliśmy. Z tatą i z wujkiem chodziliśmy na skałkę na żużel, ponieważ obaj panowie no, byli gorącymi zwolennikami żużla. Ciocia i wujek pracowali na zgodzie, jak to się mówiło. Kuzynka pracowała w szpitalu miejskim, także Świętochłowice po mieczu to jest moje miasto. Proszę bardzo, no, co będzie dalej z Muzeum Powstań Śląskich, pani zdaniem? Jest nowy dyrektor, trzeba zaprosić. Nowy, stary dyrektor. Tak, pani kierownik działu historii. Która była pierwszym dyrektorem też muzeum, tak? Pani ją zastąpiła po paru miesiącach. Tak, także koło historii, że tak powiem, się zatoczyło. Odpowiednia osoba na tym stanowisku, pani zdaniem? To znaczy, no pani Iwona Szopa była dyrektorem, więc ja myślę, że obowiązki dyrektora są jej znane. Z tego, co... Przede wszystkim jest bezpartyjna, co jest w tej sytuacji, jak się okazuje, znaczącą wartością. Jest bezpartyjna, natomiast z tego, co mówiła i ona, i pan prezydent, to ma być ogłoszony konkurs. A, będzie konkurs? Tak, pan prezydent. Będzie pani startować w tym konkursie? Nie będę. Co pani teraz pocznie w takim razie? Zostanie pani senatorem zawodowym? To znaczy, no od 1 listopada zostanę senatorem zawodowym, ponieważ do tej pory pobierałam wynagrodzenie z Muzeum Powstań Śląskich, nie z Senatu. No a teraz będę pobierała wynagrodzenie z Senatu. Rozumiem. Pani senator, to na sam koniec jeszcze spójrzmy na to, co właśnie w Senacie w ostatnich burzliwych dla Senatu dniach. Co będzie dalej z piątką dla zwierząt? To znaczy, no wczoraj odbyło się głosowanie z licznymi naszymi poprawkami. Wniosek za odrzuceniem ustawy i za przyjęciem bez poprawek no, nie uzyskał większości, więc 62 poprawki były głosowane, no i teraz ona idzie do Sejmu. PiS rozłam, w opozycji rozłam. Dlaczego nie uszanowaliście woli swojego koalicjanta, partnera z PSL, który chyba zgodnie głosował za odrzuceniem w całości tej ustawy? No część z naszych senatorów też głosowała i część senatorów z PiS-u. Ja myślę, że główna jakby wada tej ustawy to jest to, że ona tak jak zazwyczaj w ostatnich czasach, no była przygotowywana na prędce, tak, bez konsultacji. Tam jest wrzucone tak wiele wątków, że naprawdę można by z tego zrobić trzy ustawy. No bo nie powinno się tak mieszać spraw zwierząt domowych od zwierząt jakby hodowlanych, nazwijmy to, tak? To są zupełnie inne przepisy, a my musieliśmy to wszystko jakby procedować w jednej i myślę, że gdyby to było w trzech różnych, byłoby to zdecydowanie prostsze, tak? Bo ile wszyscy głosowali za tym, zresztą taka była też moja poprawka, żeby wprowadzić chipowanie, ponieważ w Bytomiu chipowanie kiedyś już się odbywało, natomiast potem wojewoda to uchylił, ale tutaj wszyscy są zgodni, tak, że to pozwoli przypisać każdego czworonoga do właściciela i być może będzie mniej sytuacji, że psy zostaną przywiązane gdzieś do drzewa czy wyrzucone za miastem z samochodu. Pani senator, a co to oznacza, to o co też pytałem, dla dalszej waszej współpracy w Senacie, dla tej kruchej większości, którą utrzymujecie? To znaczy, no, ten rozłam po waszej stronie. To znaczy, ja myślę tak, że wszyscy senatorowie, a myślę, że chyba prawie wszyscy i obywatele, i też posłowie, no mają świadomość, że możemy,
że się różnimy trochę, tak? To po pierwsze, że wprowadzenie tej ustawy podzieliło nas, nie wiem, czy taki był cel, tak? Być może taki był cel, żeby się wszyscy znowu kłócili. Bo gdyby ona była przygotowywana przez rząd, tak, no nawet pan premier Morawiecki wniósł poprawki do tej ustawy. No to jest standardowa droga poselska w dzisiejszych czasach. Ale być może, ale dzisiaj jesteście podzieleni po stronie tej, tak jak mówię, kruchej większości, która utrzymuje dzisiaj władzę w Senacie. Ale czasem jest dobro takie wspólne ważniejsze niż doraźne ustawowe, więc ja mam nadzieję, że... Czyli ta wczorajsza awantura nie wpłynie na wasze stosunki w Senacie, pani zdaniem? Ja taką mam nadzieję. To życie zawsze weryfikuje, jak się stanie. Natomiast myśmy bardzo długo ze wszystkimi rozmawiali, bo i senatorowie z PiS-u, i z PSL-u, i my, i Lewica, to nie było tak, że myśmy siedzieli sami jakby w swoim gronie. No senatorowie PSL i PiS są dzisiaj po jednej stronie przeciwnej. Ale nie wszyscy senatorowie z PiS-u są po jednej stronie, tak? Tam też są senatorowie, którzy głosowali tak jak PSL i którzy głosowali inaczej. Natomiast potem większość poprawek uzyskiwała większość taką jak zawsze. Halina Bieda, senator Koalicji Obywatelskiej, do 31 października dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, była dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.